Rafał Rutkowski. Witam Państwa w studio Propagandy Sukcesu. Propaganda Sukcesu w telewizji Kino Polska. Na początek pozwolę sobie na wiadomość autotematyczną. Oto słupek naszej oglądalności. Jego długość i grubość nie pozostawia żadnej wątpliwości co do siły naszego programu. Z dobrze poinformowanych źródeł wiemy, że kierownictwo stacji zagranicznych, kierowanych przez rządnych zysku imperialistów, drży od pewnego czasu na sam dźwięk naszej nazwy. Dlatego wymienię ją kilkukrotnie, żeby dzisiaj zadrżeli bardziej niż zwykle. Propaganda sukcesu. Propaganda sukcesu. Propaganda sukcesu. Propaganda sukcesu w telewizji Kino Polska. A teraz zapraszam wszystkich uczciwie pracujących obywateli, lud pracujący miast i wsi na porcję ciężko zapracowanych wiadomości z kraju i ze świata. Wiadomości, które po prostu należą nam się pod koniec ciężkiego dnia pracy. Budownictwo i inżynieria społeczna. Biuro Propagandy Sukcesu przygotowało materiał prezentujący pożądany model rodziny. Proszę o materiał. Każda prawdziwie socjalistyczna rodzina wie, że natura wspiera rewolucję. To też należy wspierać naturę, podlewając ją co drugi dzień. Dzieci powinno się trzymać z dala od natury. Najlepiej przed telewizorem. Doskonałą popołudniową rozrywką dla dzieci jest hokej. Matki mogą w tym czasie szyć mundury dla lokalnych służb. Babki przygotowywać posiłek na wypadek niespodziewanej wizyty tych służb. A ojcowie przygotowywać się do drinka podczas wieczornej partii brydża. Nic nie powiemy tu o kochankach, bo mówimy o modelu rodziny. Poza tym ich lokale nie pasują zwykle do normalnych, rodzinnych M3. Pominiemy też temat niesfornych dzieci, które uciekają z miejsca odosobnienia. Wieczorami cała rodzina może oddać się pracy twórczej, wykorzystując pełną paletę barw rodzinnego szczęścia. Optymistyczne obrazy upiększą potem nasze salony i sypialnie. Od siebie dodam Państwu, że nie jestem tylko spikerem dziennika. Zaraz po programie udaję się na spotkanie ze znajomymi, z którymi z sera wykonujemy figury słynnych Polaków. Rozrywka. A teraz z okazji Międzynarodowego Dnia Wokalistyki zapraszam Państwa na przerywnik muzyczny. Gdybyś tak któregoś dnia zobaczył, jak widziałem ja pęknięte niebo, ziemi, dno, czy byłbyś sobą, powiedz no. I gdybyś musiał iść i iść 40 dni i 7 dni, a każdy dzień to suche łzy, czy byłbyś sobą, powiedz mi. Wlek, 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 cieczłek, tarara, wlek, 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 cieczłek. Lecz ona była dłuższa wciąż, lecz ona była dłuższa wciąż. Przepraszam Państwa za to, co pokazaliśmy. Euro 2012. Chcielibyśmy zaprosić wszystkich, a zwłaszcza międzynarodowych miłośników piłki nożnej, do zapoznania się z naszą nowoczesną infrastrukturą. Komunikacyjną, gotową na Euro 2012. Czekamy na Was. Przyjeżdżajcie. Nowy centralny. Od 5 grudnia 1975 roku społeczeństwo dzieli się na dwie grupy. Na tych, którzy już byli tam oraz na tych, którzy tam będą. Serdecznie zapraszamy w imieniu Warszawy, obsługi żywej oraz tej zautomatyzowanej. Centralny trzeba zobaczyć i samemu przeżyć. Film tego nie może i nie stara się załatwić. Przepraszam Państwa za to, co pokazaliśmy. Budownictwo. Chcielibyśmy przekazać kilka ważnych informacji w temacie budownictwa. Budowanie to rzeźbienie. Wyrzeźbić twarz to usunąć z kamienia to wszystko, co nie jest twarzą. Powstaje wielkie dzieło. Ludzie je kształtują, ono kształtuje ludzi. Przepraszam.
Przepraszam państwa za to, co pokazaliśmy. Komunikat z ostatniej chwili. W związku z zagrożeniem terrorystycznym widziano na mieście, przepraszam, we stolicy, wzmożony ruch agentów specjalnych wyposażonych w najnowocześniejsze środki przewagi technicznej. Widząc naszych chłopaków, człowiek czuje się bezpieczniej. I to już koniec. Kolejne ważne informacje w następnym wydaniu. Zapraszam. Dziękujemy ogromnie za brawa, za serdeczne przyjęcie naszego programu. Niestety wszystko w życiu ma swój kres. Wszystko w życiu ma swój kres. Radość i troski, taki wyrok ludzki jest. A może boski.